Nie mamy wyboru. Co to jest? Shit, Damian. Możemy tu przenocować. Możemy tutaj przeczekać. Chociaż jest zimno. Dobra. Ach, nie wiem, że to zrobiłem. Diler! Damian! Damian! Nic mi nie jest! Chodź tu! Okej. Okay. Trzymaj się, Damian, skaczę! Diler! Damian? Sorry, że to wpadłem, ale jakoś tam się poślizgnąłem, w sensie... My, że stąd się nie czekaj. Wystawimy. Nie, no ale tutaj coś jest, tylko poczekaj, tak, a tam na górę... Poczekaj, dobra, nie czekaj, wiem, co to gdzie okres, my jesteśmy? Ale... Czemu o nie, patrz na te kraby! Widzisz, co to jest? To są wielkie skorpiony! O nie! Moja mama takie ma w ogródku. Tak? Twoja mama ma takie w ogródku? Nie, chciała się uspokoić, wcale nie ma, co ty głupi jesteś? Aha, no dobra, to nie było wcale uspokajające! No było, było, gdyby miała moja mama w ogródku, to bym wiedział, jak się chować w takich krabach. No, to co teraz robimy? Czekaj, żeby tam są jakieś skrzynki, czekaj, coś tam no mamy? Właśnie, no to chcę się tam wrócić. Co tutaj? Ziemniaki zepsute. Nam z tym i okay. Węgiel, no dobra, węgiel może być, poczekaj, zbiorę go tylko, może żwiru nie będę brał. Ale węgiel może tam na przyszłość, czy coś? Ej, tak, to jest 10 zł tu leżało. Co? O, 10 zł. A co 10 zł? No leżało 10 zł. A zostawić. Tak. Nie, dobra, dajmy mu 10 zł, dawaj. Aha, ale skąd ty miałeś przy sobie 10 zł? No, były te pieniądze przecież w tym, no w samolocie. Aha. No śmieszne dobra. Bardzo, dobra. A o, tutaj mamy na przykład piecyki, więc jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli coś A, czyli tutaj po to był ten węgiel, a czy tutaj tak, ktoś coś przepalał? Nie. Żwir. Co możesz zrobić z przepalonego żwira albo przepalonego żwira? Ojeju, kichnąłem. No, odbiłem się tak styropianem. Nic dziwnego. No, to dobra. To w takim razie może pójdźmy na drugą stronę mostu, tam coś jest w ogóle, popatrz. Nie ma drugą stronę mostu, przecież jest wielka dziura, jak chcesz wtedy przejść? To jest... A wykonalne, tak się składa. Aha, o, faktycznie. No, no dobra. Właśnie. Ale to chcemy, no to... Mogę spróbować, ale... To może może wyjść na... Dealer! Żyję! Żyję, no, jestem tam. Kurczę, no niestety, no. Dobra, nie... wiesz co? Uważaj, Damian, nie skacz do mnie, powinieneś zginąć za te swoje głupstwa. Tu jest w miarę bezpieczne lądowanie, trochę cię może pupa... Dealer! Ja poszukam wejście na około gdzieś, na przykład... O, tutaj mam tabliczki, jest dobrze. Bardzo ciemno tutaj, pomimo wszystkich rozjaśnień. Jakieś przejście tam widzisz? Nie, żadnego. Kurczę. Hop. Teraz widzisz jakieś przejście? Nie. Teraz? Dealer, o co ci chodzi? Trochę panikuję, będąc na dnie. Znalezionego grobowca, który... Poczekaj, spływam do ciebie, o! Kraby. O nie, myślisz, że one są groźne? Na pewno są groźne, nawet lepiej nie prowokować. No mama tych nie miała w ogóle. To może ojeju, skończ z tą mamą. A tutaj... Tutaj jest tylko lawa. Tak, tylko lawa, tylko. Wiesz co, takie są rury, jakby ktoś... bo nie, co to jest za budowa? Myślisz, to może być coś kosmitów? Czy to bardziej jakiś tubylców dziwnych? Tam jest jakiś komputer, to nawet nie idziemy, bo niepotrzebne są teraz komputery. Chyba, że będzie terraria, tutaj... czekaj, Damian. Nie, chodź tu. Okej, okay. Tam była jakaś dźwignia, jak coś, jakiś włącznik. Nie obchodzi chyba. Mnie może to. Do komputera? Na razie nic nie klikaj. Uważaj, nie jest zimno. Oj, Jezu, jest zimno. Dobra, jest no trochę tak. Tutaj mam biblioteczkę. Damian. Łuk. Łuk i strzały. I strzały. No dobra, no to... I labirynt, patrz, Damian. Niech będzie, weź je sobie, No świetnie, super. Najlepszy labirynt, jaki widziałem w życiu. Nigdy się świetnie, nie zgubił. No świetnie, wziąłeś to? To weź ten, nie, ty weź sobie. Ja razem ci odstąpię, okej? Pierdzenie. No, tylko proszę, bo... Albo może ja to oddam, bo Damian, dobra, nieważne, nieważne. O nie. Co? O nie, powoli, ile to jest lawy, uważaj. Może tutaj jest jakieś wejście? Tu jest wejście na górę, chodź. Panie przodem. No, dziękuję bardzo, młodzieńcze. Czy jakoś tak powinienem powiedzieć? No. Popatrz, co to jest? Mi to wygląda na...
na nic, co widziałem kiedykolwiek, czyli to wygląda na jakieś wielkie komory. Komory, ale na co? Może to są groby? Na przykład? To nie są krowy, dają to jakieś... Groby! A, groby! A, są krowy. Pamiętaj, że w tej kosmicie... Boże... Na tej wyspie są pozostałości po kosmitach, widzę, tak? Ale pamiętaj, Damian, czy ja właśnie przyjdę na drugą stronę mostu? O nie, a co jak nie doskoczę? Mówię ci, gdzie, gdzie jesteś? Czekaj, chwilę ci za rękę. No już mi nie lepiej nie... A, dobra, o, to dobrze. Udało się. Raju... Ryzykujemy bardzo, jeżeli... Uważaj, tutaj. Elegancko. Damian, dobra, jesteśmy po drugiej widzisz? Stronie. Tutaj nie doskoczyłem, właśnie tutaj nie doskoczyłem. Tu jest skrzynka, w niej nic czekaj, nie ma. W tą stronę doskoczę. Dealer! Żyję. Chodź tu szybko. No, spróbuję dojść. O nie, to on tak hałasuje, myślałem co to za dźwięki są. Aż się przeraziłem. Okej. Okay. Czy tutaj coś jeszcze jest innego ciekawego? Jakieś... Nie wiem co to jest. Tu jeszcze coś jest. Trzeba gdzieś tam zejść. Co znalazłeś? No, coś tam na dole zauważyłem jeszcze. Co jakiś... po tej skrzynce? Zebrałeś coś? O, nic nie było. Nic nie było. Okej. Okay. Dziwne, co nie? No, to poza tym... Popatrz, co to jest? Ale co, gdzie? To wygląda mi jak wielki... Kulfon. Kulfon? Kulfon. Kulfon? Tak. Czyli to są oczy, tak? To jest nos, a to jest paszcza. To jest kulfon. A na górze coś jest, ale... Nie wejdziemy tam. Dobra, nieważne. Jestem za. Czekaj. Nie. Czekaj, wchodzimy tam. No nie mamy w sumie odwrotu, no. Ale chodź. Gdzie tutaj? Tutaj, chodź. Czy tam coś nie ma? Spójrz, Damian. Byliśmy w tej... No salce. Mówiłem ci właśnie, że nas tam nie było. No chodźmy tam. Chodź. Nie, chodź. Ale Damian, tam może coś będzie. Chodź, tu jest w miarę... Chodź tutaj. Chodź tutaj. Idziemy szukać wyjścia. A, o nie. Wyjścia. Gdzie my jesteśmy, jakiś... dealer? I kolejne komnaty, Damian, co tutaj jest? A to co? Gdzie? Co to jest? To jest na jakimś takim tym zawieszone. Wielka kulfoniasta podpora. To nie wygląda podpora, to wygląda grób na takim, jak to się nazywa? Na łańcuchu takim wielkim. Na haku. Aha, tylko patrz, to jest duże. Otoczał swój grób lawą, ja bym nie otoczał i dlaczego lawą? W takim dużym grobie, przecież ja tutaj bym mógł co najmniej kolację dla całej rodziny odprawić. To może więc to jest taki całorodzinny grób. Okej. Okay. No, wszystko ma swoje znaczenie, nic strasznego tutaj nie ma. Otwarte drzwi. Jest, Damian? Co to za ała, ała! On jest naeltryzowany. Ta czaszka nie wygląda... Co? Chodź, co to jest? Damian, czuję coś złego z tej czaszki. Nie czujesz takiej... W sumie tak jakby... Ojeju! Nie, chodź dealer, odejdź od niej, odejdź, to na pewno nie jest prąd, odejdź. Nie podchodź do niej, ja już bym gdzieś widział. Dobra, kiedyś, wiem, ale wygląda dziwnie. Czuję. Takie déjà vu. Ej, tak mi się teraz zasunęło na myśl, skoro jeszcze wczoraj, bo kiedy, nie, wczoraj? Jej już, nie, no tak, czy nie, no tak. Jeszcze wczoraj spotkaliśmy statek UFO, a teraz jesteśmy, czy to nie jest przypadkiem czaszka kosmity? Nie wiem, nie wygląda jak czaszka człowieka. No ale, no niby nie. Damian i chodźmy stąd. Znaczy jest bardzo podobna, ale... Dosyć tej dziwnej energii. Jesteśmy grobowców kosmitów. Zobaczmy z drugiej strony tej sali, też jakieś przejście. No dobra. Masz komnata. Tym razem chyba bez... Tak, tym razem jest bez czaszek, tu jest światło tylko. O, może zapalić te czaszek, no kurczę. Aha. Jakieś same z mięsa i jajka. Możemy zrobić z tego jajecznicę. Okej. Chyba. Taką starą. O, no to możemy sobie to wziąć, na przykład te mięska. I na przykład zjeść, ale ja akurat nie jestem głodny, więc... Generalnie jestem wegetarianinem i unikam też laktozy i glutenu, a więc... co z tymi jajkami? No nic. Dobra, wezmę jedno. Jajki biorę. Wezmę jedno. A co mi się wykluje w ręku na przykład? No to będziesz mieć co najmniej problem. O. No dobra. No to wezmę w takim razie do kieszonki, chodź. Okej. Okay. Idę za tobą. My tu gadu, a trzeba stąd wyjść, poczekaj. A tutaj tu w ogóle jest wyjście tam, co to jest pułapka jakaś? To wygląda jak brama! Popatrz! Wygląda jak dramat! Brama! Jak brama! No w sumie? Tylko gdzie jest klucz? Albo no, jakiś otwarty. Może coś pominęliśmy? Na mówię, dole, chodź tam na dół, zobacz do tego domku. Ja do tego mówię, malutkiego coś tam, domku. Coś tam ta stacyjka. Mówiłem, żeby tam iść. Cześć, nie, okay? To... Nie. Chodź, zejdziemy tędy. Zejdziemy tędy. Bez pośpiechu. Dealer! O raju, mam nadzieję, że to mu się nie stało. Och. Oby jeszcze żył.
Dealer! Dobrze, wszystko jest git? Nie, chyba sobie coś potłukłem. Okej, okay, szkoda, że nie głowę w takim razie, bo czemu to zrobiłeś? No myślałem, że znowu mi się uda. Dobra, nieważne. To jest jakiś domek. No, co tu jest? Sherlock. To są jakieś strzały i chyba... Dobra. No, można by sobie zrobić łuk, gdybyś chciał. A łuk w sensie z... A, faktycznie, są patyki? No, mówię ci, gdybyś spróbował, może ci się kiedyś uda. Byłem na harcerstwie. Chwaliłem cię już, czy nie? Nie chcę wiedzieć o takich rzeczach. No dobra, w takim razie uczyliśmy się robić łuki. I to się robiło w taki sposób. Łuki-bugi? O, proszę bardzo. I mam łuk. Ty też masz łuk, co nie? Tak, a masz strzały? Teraz... No tak, były w skrzynce, było 9 strzał. Jesteśmy prawdziwą drużyną pierdzenia. Pierścienia. Chodźmy więc może do bramy. I ją Ale zaraz... Tiller! Żyję! Przestań też spadać! Auć! Spalę za tobą. Jest otwarcie od bramy. Nie wiem, poczekaj. To mam to po to zaciągnąć, bo ten komputer... nie działa, no. No nie, komputer nie działa. Tutaj jest jakiś... No dobra. Nie wiem, Dobra. Ty nie pociągniesz, to ja pociągnę. Dobra, klikam. Ej, co to za odgłosy? A, jak dla mnie słysza, to coś dużego, coś bardzo dużego. Otwarcie bramy, mówię ci. Myślisz, że to otworzyło bramę? No co innego? Dobra. No to pójdźmy w takim razie zobaczyć może. Gdzie są te kraby? No są, cały czas tam na górze. Wiesz co, może nie pomysłu? Nie. Sorry, Damian. O nie. Ale po coś te łuki Po co to zrobiłeś? Nie wiem, może będzie z nich jakieś pyszne mięso. Wyobraź sobie kotlety z krabów. Albo schabowe z krabów. Nie. No i widzisz? Jeden strzał. Mów mi Legolas. Chodź tu. Ej, no nawet nie pochwalisz mnie. No to jak nie. To napierdzenia skoro o, co tu nie jest? Ej, czekaj. Ej, chodź tu. Co tutaj jest? Przegapiliśmy. Komputery? Chyba sala do grania w CS-a. Znaczy, szczerze, to trochę powątpiłem, żeby w grobowcu była... Czekaj, a co jeżeli... W grobowcu tyle komputerów? A może to nie jest grobowiec, a na przykład jakieś miejsce, gdzie tylko się trzymasz... A może szczątki, to nasz przyszły dom? A co jeżeli to wszystko tutaj zbudowali ludzie? No w sensie komputery wyglądają dosyć ludzkie, jakby sprzed kilkudziesięciu lat. Co jeżeli... Tutaj jest jakiś... Centrum badań nad kosmitami na zdrowie? No. Nie wiem o co chodzi zupełnie. Chcę ci pokazać, że ta brama się otworzyła. Mogę się założyć, chodź. No dobra. Mówiłaś, mówisz, nie otworzyła się, patrz. Faktycznie! A nie mówiłem? Poczekaj, teraz trzeba tylko tej... Chyba tu jest wyjście! Tu jest wyjście! Oh shit, robi się już ranek. Idealnie. Damian? Chodź, jestem tutaj przecież. Okej, nie wiem, Boże. Spokojnie.